Witam Państwa serdecznie. Kolejna edycja latającego Uniwersytetu Leszczynowego zakończona. Wraz ze mną było tu 5 wykładowców. Jednym z nich był Rafał Czerniak, który dzisiaj opowiadał nam o królu Ludwiku IX Świętym i jego relacjach z Imperium Mongolskim. Przeważnie konsumenci treści historycznych w ogóle nie zdają sobie sprawy, że istniało Imperium Mongolskie i że ono miało jakikolwiek wpływ na Europę Zachodnią, bo każdemu się wydaje, że Mongołowie zatrzymali się właśnie pod Legnicą, a potem zniknęli. Tak nie było, prawda? No nie zniknęli. Imperium Mongolskie nie tylko istniało, ale miało zasadniczy wpływ na przebieg krucjat, na przykład Ludwika, na cele ostateczne krucjat organizowanych przez Ludwika. I nie przypadkiem również te krucjaty to były ostatnie krucjaty zorganizowane przez takie prawdziwe krucjaty średniowieczne. Sprawa jest prosta. Próby dogadywania się z Mongołami, bo chodzi o to, że Europa Zachodnia w czasie, kiedy Mongołowie pojawili się na Bliskim Wschodzie, uznała ich za sojuszników, natomiast trwające kilka dekad próby porozumienia się z potomkami bezpośrednimi Czyngis-Chana i tym pokoleniem, które nastąpiło później, zakończyły się klęską. To może nie było aż tak proste, tak? To znaczy to, co się działo w Europie, to co się działo na tym szerokim froncie ataku mongolskiego, inwazji mongolskiej, czyli w zasadzie od Europy Środkowej po Syrię. Mówimy o tym zachodnim froncie, nie mówimy tutaj o Chinach oczywiście. Powodowało, że te jakby, no nie powiem sympatie, ale myślenie o Mongołach zmieniało się w czasie. Rzeczywiście początkowo wszyscy uznali, że Mongołowie są dużym zagrożeniem. Mhm. Dużym zagrożeniem. Natomiast ciekawą sprawą jest to, że krucjaty organizowane przez Ludwika, czy generalnie przez Europę Zachodnią, ale ostatecznie to Ludwik był jakby głównym, z różnych względów był głównym ich organizatorem, czyli w zasadzie dwie ostatnie krucjaty europejskie przeciwko muzułmanom, no bo nie na Bliski Wschód, tak? Pierwsza była rzeczywiście krucjatą na Bliski Wschód, natomiast druga była krucjatą, która ostatecznie wylądowała w Afryce Północnej, zachodniej Afryce Północnej. Ich cele zmieniały się w czasie. Początkowo były to krucjaty, które miały być organizowane przeciwko Mongołom. Dopiero pewne wydarzenia spowodowały, że nawet w ostatnim momencie zmieniano te cele. I postrzegano wówczas Mongołów jako szansę na pokonanie muzułmanów. W pierwszej fazie tego powiedzmy dogadywania się, czy prób porozumienia, bardzo dużą barierą była doktryna, którą jakby zaimplementował Czyngis Chan w swoim imperium, która no, była doktryną uniwersalną, tak? Uniwersalnej władzy wielkiego Chana, który miał misję podboju świata. Czyngis Chan no, stworzył ją po to, żeby móc w ogóle zjednoczyć wieloetniczne społeczeństwo Imperium Mongolskiego pod jednym sztandarem. I to, z tym zderzyły się pierwsze misje, pierwsze próby porozumienia, czy pierwsze próby w ogóle zorientowania się, o co tym Mongołom chodzi w Europie i na Bliskim Wschodzie. Pierwsze papieskie, ale również misje Ludwika. Pierwsze jakby jaskółki możliwości porozumienia to była działalność generała Eljigideja ze strony mongolskiej, który wydaje się złamał te tak naprawdę zasady takie podstawowe zasady doktryny Czyngis Chana. Natomiast tak naprawdę pierwsze realne, wydaje się, szanse na porozumienie pojawiły się wówczas, kiedy nastąpił rozłam wśród samych Mongołów. Wydaje się, że do tego rozłamu w
dużym stopniu przyczyniły się interesy, wielkie interesy handlowe. Wydaje się, że walka Genui i Wenecji o rynek właściwie ogólnoeuropejski, jeżeli chodzi o handel dalekosiężny, mogła spowodować podział między Mongołami, którzy opanowali wschodnią Europę, próbowali opanować Europę Środkową, a Mongołami, którzy opanowali Persję, gdzie z jednej strony właśnie na północy, czyli w Europie, operował Batu Han i potem jego przyrodni brat Berke, a Mongołami, którzy byli prowadzeni przez Hulagu Hana, brata wielkiego Hana Mongke. Hulagu Han stworzył na tych terenach, głównie irańskich, w Persji, we wschodniej Anatolii, na terenach głównie irańskich, od Anatolii po wschodnie krańce Persji, Azerbejdżan, nowe imperium, które nazywamy Imperium Ilchanidów, ponieważ on zapoczątkował dynastię w ogóle, czyli Hulagu Han zapoczątkował dynastię Ilchanidów. Co było powodem tego podziału? Znaczy, z jednej strony można szukać źródeł tego konfliktu w pewnych terytorialnych pretensjach jednych i drugich. Dotyczy terytoriów przykaukaskich, Azerbejdżanu. Z drugiej strony ten wyłom w doktrynie Chinggis Khana uczyniła religia. Znaczy to, że Mongołowie zaczęli przyjmować islam jako swoją religię. Pierwszym muzułmańskim hanem Złotej Ordy, bo tu mówimy właśnie o Batuchanie i potem Berkę jako hanach Złotej Ordy, czyli tego tworu, który się stworzył, który wykreowali w Europie Wschodniej. I Berkę był właśnie pierwszym muzułmańskim hanem i bardzo propagował islam jako religię. Było to niebezpieczne z tego względu, że Mongołowie, w zasadzie ta doktryna Chinggis Khana opierała się na pewnej, takiego podejścia bardzo liberalnego do religii, tak? Znaczy, generalnie Mongołowie trzymali się z tego, żeby ich wybory religijne nie wpływały na decyzje polityczne. Natomiast tu już właśnie wszedł w islam i takie twarde rozumienie religii. Natomiast Ilchanidzi początkowo byli może nieprzyjaźnie, ale tolerancyjnie wobec chrześcijan. W momencie, kiedy opanowywali na przykład Syrię, czy próbowali opanowywać Syrię, oszczędzali chrześcijan, którzy żyli na tym terytorium. Także religia, spory terytorialne, ale pojawia się jeszcze trzeci element. Ludność kipczacka, która zamieszkiwała obszary nadczarnomorskie, która władała tym terytorium, która została jakby przejęta przez Batu i Złotą Ordę, a która była jakby głównym źródłem niewolników w Egipcie, którzy zostali w zasadzie stworzeni przez obawiających się o władzę w Egipcie sułtanów, zostali w zasadzie wykreowani przez nich jako główna siła polityczna.
która w końcu ich zniszczyła, tak? No właśnie, bo to teraz pytanie, co było najpierw i kto za tym wszystkim stał, bo Mamelucy przejmują władzę w Egipcie, oni się wszyscy wywodzą z Kipczaków, dowódcą jest Baybars, który robi wielką karierę i to Egipt współpracuje cały czas ze Złotą Ordą przeciwko chrześcijanom i przeciwko potomkom Hana Hulagu w Persji, tak? Tak? I to jest współpraca niezwykle skuteczna, więc skoro niezwykle skuteczna, to znaczy, że istnieją głębokie, tajne porozumienia. Kto je gwarantuje? Znaczy ona musiała, samo życie w pewnym sensie, znaczy system polityczny stworzony przez ostatnie Ajubidów w Egipcie powodował, że cały system polityczny zależał od dostarczania nowych niewolników. Tak? Znaczy, niewolnicy zmienili w pewnym momencie dekorację i postanowili wyjść na scenę. Tak. No tak, ale moim zdaniem nie zrobili tego bez inspiracji. Zmierzam do tego, że jeżeli mamy dwa odległe obszary, czyli mamy obszar czarnomorski, skąd się bierze Kipczaków i tam rządzi Złota Orda, i tych samych Kipczaków poprzebieranych w inne ciuchy, którzy siedzą w Egipcie i udają urzędników legalnego państwa, to żeby utrzymać kontakt między jednym a drugim oddzielonym morzem, potrzebny jest ktoś... Pośrednik. I o to pośrednictwo, o zostanie głównym pośrednikiem, toczy się prawdopodobnie główna walka między Wenecją a Genuą. Genuą, no właśnie. I teraz zmierzam do tego, że dopóki jest konflikt wenecko-genueński, to jest, i nie wiadomo kto wygra, to jeszcze król Ludwik, jego krucjaty i cała polityka porozumienia z Mongołami ma szansę, tak? Ale czy ktokolwiek rozumie, gdzie jest jądro problemu? Czy jakakolwiek persona, która się wyłania z tych mroków, można powiedzieć, że człowiek ogarnia wszystko? Trudno powiedzieć, na ile król Ludwik ogarniał sytuację, na ile orientował się w tym, że oprócz takich zwykłych logistycznych problemów, przed jakimi staje, organizując krucjaty, musi się jeszcze zmagać ze śmiertelnym niebezpieczeństwem w postaci walki w zasadzie na śmierć i życie o rynki ogólnoeuropejskie tak naprawdę. Być może jakimś świadectwem tego, że mógł się w tym troszkę orientować, jest to, że na przykład ta druga krucjata, podczas której podpisywał umowy na wynajem statków, na czele tej flotylli statków, którą zakontraktował głównie w Genui, postawił swojego człowieka. Znaczy postawił na admirała francuskiego, zresztą to jest uznawane, ten moment uznawany jest za powstanie w ogóle floty francuskiej, tak? Ponieważ poprzednim razem to ludzie, u których kontraktował te statki, wystawiali swoich dowódców, więc nie mógł być nie pewny. Nie realizowali polityki królewskiej, ale swoją, po prostu uznając, że król nie rozumie. W każdej chwili mogli to zrobić, w każdej chwili mogli to zrobić. Tutaj postawił na Francuza, natomiast na admirała z królewskiego. Natomiast prawdopodobnie lepszy ogląd sytuacji, ponieważ też wynika to z upływu czasu, miał syn Karola Andegaweńskiego, króla Sycylii, Karol II Andegaweński, również król Sycylii, który nakreślił taki wielki plan odzyskania Jerozolimy, w dużym stopniu o ważne elementy uzupełniony o pewnego mnicha, który był zresztą wysyłany do Ilchanatu jako poseł. Adam zdaje się nazywał, taki miał właśnie nazwisko dziwne, Adam. Więc warunkiem w ogóle sukcesów, jeżeli chodzi o odzyskanie Jerozolimy i przełamania tego całego układu, była totalne zablokowanie wszelkich szlaków handlowych, głównie właśnie tego północnego łączącego na Czarnomorze z Egiptem, oraz to też było poruszane i byłoby częścią planu, blokadę szlaków handlowych prowadzących do Egiptu z Oceanu Indyjskiego.
czyli zablokowanie Morza Czerwonego. To było poza zasięgiem chrześcijan. No wówczas chyba tak. To było, to było w zasięgu chrześcijan w epoce wcześniejszej, czyli w epoce trzeciej krucjaty, ale później już nie. No dobrze, ale zmierzając do puenty do rozstrzygnięcia, Genueńczycy wyszli z tego obronną ręką. Na tym etapie tak. Oni zdecydowali, że handel pomiędzy wybrzeżem dzisiejszej Ukrainy a Egiptem będzie kontynuowany. Wykolegowali z tego biznesu Wenecjan i to oni zdecydowali, że o żadnym porozumieniu... Dokonali restauracji Bizancjum. No tak. Nie mieli bezpośredniego jakby udziału w odzyskaniu Konstantynopola, ale tak naprawdę to oni wykreowali nowy stary byt polityczny po Cesarstwie Łacińskim, w którym najwięcej mieli do powiedzenia Wenecjanie. No właśnie, dzisiaj nazwalibyśmy to hubem. Ten hub przestał służyć interesom chrześcijaństwa, mimo że Genueńczycy do tego świata chrześcijańskiego należeli i zaczął służyć po prostu Mamelukom, Bajbarsowi i Złotej Ordzie. Na tym zakończymy. Rafał Czerniak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.